Ostatnio byłem u nowej pacjentki, która, przygotowując się do mojej wizyty, odszukała całą stertę badań rentgenowskich i innych obrazowań. Trochę się zdziwiła, gdy zamiast chwytać za kliszę, niczym dr House, poprosiłem o opis dołączony do zdjęcia. Czy badanie rentgenowskie przydaje się w pracy fizjoterapeuty i masażysty? I co właściwie można z niego wyczytać? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. Nie przedłużając wstępu, czołóweczka i lecimy z tematem. Jak zawsze, zanim zagłębimy się w temat, spróbujmy powtórzyć sobie podstawy. Zdjęcie RTG to projekcja dwuwymiarowa, w której obraz powstaje w wyniku naświetlania obrazowanego obiektu wiązką promieniowania rentgenowskiego. Jeżeli promieniowanie padnie na tkankę, w której ulega znacznemu pochłonięciu i nie trafia na kliszę, to obraz w danym miejscu będzie jasno-szary lub biały przy pełnym pochłonięciu promieniowania. Mówimy wtedy o zacienieniu. Na pierwszy rzut oka jest to bardzo nieintuicyjne. Bo czemu obszar jasny jest niby zacieniony? Dlatego, że zdjęcie jest negatywem. A w negatywie obiekt jasny w rzeczywistości staje się ciemny i na odwrót. Analogicznie, obszar, w którym promieniowanie nie napotyka większego problemu z przenikaniem, na kliszy jest koloru czarnego. Obszar taki nazywany jest przyjaśnieniem. Zdjęcie rentgenowskie jest jednym z najbardziej podstawowych obrazowań. Choć ze względu na swą dwuwymiarowość, jego zastosowanie jest coraz bardziej ograniczone. Pamiętajmy również o tym, że na zdjęciu dobrze widoczne są kości i zwapnienia, ale praktycznie nie do oceny jest większość tkanek miękkich. Nie bez znaczenia jest szybki czas i niski koszt badania. Równie ważne jest to, że interpretacja wyników na poziomie bardzo podstawowym jest dość prosta. I o tym za chwilę. Dla terapeuty zdjęcie czy opis? Będę z wami zupełnie szczery. Czytanie zdjęcia rentgenowskiego jest dość trudne dla kogoś, kto nie zajmuje się tym na co dzień. Zastanówmy się przez chwilę, co możemy zobaczyć na zdjęciu rentgenowskim. Widzimy kości oraz ich wzajemne ułożenie. I to w sumie tyle. Na podstawie wzajemnego położenia kości da się ocenić w przybliżeniu ogólny stan stawów, ale by to zrobić, musimy wiedzieć, jak powinien wyglądać prawidłowy obraz rentgenowski, by móc porównać odchylenia i różnice w obu obrazach. Moja rada: oglądajcie jak najwięcej zdjęć, by poznać budowę kości i stawów. Wtedy będziecie mogli ocenić, czy na przykład dwie kości nie znajdują się zbyt blisko siebie, co może świadczyć o chorobie zwyrodnieniowej. Warto zwracać uwagę na jakość powierzchni stawowej kości. Czy jest gładka, czy może są w niej jakieś ubytki? Ubytki mogą być spowodowane przeciążeniami, zwyrodnieniami lub urazem. Zwróćcie uwagę na to, czy w obrazowaniu nie widać żadnych kości nie na swoim miejscu. Na przykład dość często w czasie składania złamanego łochcia lekarze pozostawiają luzem mały kawałek kostny, którego nie da się przymocować do pozostałych części kości. Taki wolny odłamek, gdy znajdzie się wewnątrz torebki stawowej, może niespodziewanie blokować ruch w stawie i wywoływać znaczny ból. Z drugiej strony opis, którego jestem fanem, jest sporządzany przez wykwalifikowanego elektroradiologa z tytułem technika lub po studiach wyższych. Mając opis, możemy mieć pewność, że dowiemy się o większej ilości szczegółów, niż gdybyśmy samodzielnie interpretowali obraz RTG. Ja w swojej pracy opieram się niemal wyłącznie na opisach, tłumacząc pacjentom, że nie mam wystarczających kompetencji, by oceniać struktury i ciała poprzez samo zdjęcie. Czy w takim razie obrazowanie w pracy fizjoterapeuty i maserzysty jest potrzebne? Jeden z moich wykładowców powiedział, że leczy się pacjenta, a nie obraz. Widzicie. Czasami duże zmiany w budowie nie powodują znacznych dolegliwości. Z drugiej strony, czasami niewielkie zmiany przysparzają wiele bólu i problemów. Odpowiedział na niedoskonałość RTG jest diagnostyka funkcjonalna. Nie będę o niej tu mówił, gdyż zrobiłem to w osobnym filmie. Co więcej, znam terapeutów, mistrzów w tym, czym się zajmują, którzy z obrazowania korzystają dopiero po postawieniu hipotezy klinicznej. Ma to sens, gdyż przeczytanie opisu czy obejrzenie zdjęcia automatycznie wpycha w utarte schematy, przyczyna problemów pacjenta może zaśleżeć gdzie indziej. Nie myślcie sobie jednak, że rentgen nie jest przydatny w ogóle. Jeżeli pacjent ma opis, to znajdziemy w nim cenne informacje, np. o zwyrodnieniach kręgosłupa, istniejącej dyskopatii czy niezamkniętym łuku kręgu. Samodzielne szukanie, każdej możliwej przyczyny dolegliwości, Pozostawiam lepszym od siebie. Moim zdaniem warto choćby potwierdzić swoje przypuszczenie na zdjęciu. Gdy wiemy, czego szukamy, jest to już łatwe. Podsumowując, RTG jest obrazowaniem, w którym dobrze widać kości, ale słabo widoczne są tkanki miękkie. Umiejętność czytania zdjęcia może być pomocna, ale nie jest kluczowa w toku rehabilitacji. Aby nauczyć się czytać zdjęcia RTG, trzeba praktyki i wiedzy o tym, jak powinien wyglądać obraz typowy? Zwracajcie uwagę na wszelkie nierówności, zwężenia przestrzeni, zmiany zabarwienia oraz dziwne ułożenia kości. Obraz i opis RTG nie zastąpią badania funkcjonalnego. Warto przeczytać wyniki obrazowania RTG po przeprowadzeniu diagnostyki funkcjonalnej, by nie ulegać sugestiom. I to tyle na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, czy sami korzystacie z obrazowania? i jak sobie radzicie z jego odczytywaniem. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Jeżeli chcecie być informowani o kolejnych filmach, kliknijcie przycisk subskrypcji i przycisk dzwoneczka. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.